Witam serdecznie. Tym filmem rozpoczynam serię filmów pod tytułem Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Jako pierwsze pytanie zacytuję dosłownie tak, jak napisała do mnie jedna pani. Pytanie brzmi tak. Chondromalacja w kolanie, konflikt rzepkowo-udowy, przyparcie boczne rzepki, ból 5 miesięcy, więcej konkretnych ćwiczeń. Moi fizjo się poddali i teraz już wymyślają cuda na kiju, które nie działają. Jak można więcej i częściej coś dla aktywnych z bólem kolan w każdym wieku? Byłoby miło i byłabym wdzięczna. Każde pytanie jest bardzo dobre i to również jest bardzo dobre i określa ono poziom desperacji tej osoby, która jest leczona i efektów tego leczenia nie widać. No i teraz pytanie, co ja jako fizjoterapeuta mogę zrobić, co ja mogę tej pani doradzić online, czyli w wersji takiej zdalnej. No i tutaj zaczyna się pewien problem związany z niezrozumieniem, powtórzę jeszcze raz, z niezrozumieniem istoty leczenia. Postaram się Wam przybliżyć ten problem troszeczkę bardziej, bo jest to po prostu ważne na przyszłość dla osób i pytających później i mających różnego rodzaju problemy takie, że jest leczenie i to leczenie jest nieskuteczne i pytanie, co z tym fantem zrobić. Problem zasadniczo w leczeniu polega na tym, że mamy niejako dwa spojrzenia na ten temat. Pierwsze spojrzenie to jest stricte akademickie. Czyli to, co przed chwilą przeczytałem, jako zadanie testowe albo problematyczne na egzamin jakiegoś działu fizjoterapii, jest piękne. To jest piękne wyzwanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Ale to jest podejście akademickie, gdzie kompletnie nic, dosłownie kompletnie nic, nie wiemy o stanie pacjenta. I dla nas to nie przeszkadza. Na poziomie akademickim to kompletnie nikomu nie przeszkadza. Jest jakieś pytanie, jest jakaś koncepcja rozwoju, jakaś myśl, to my staramy się rozwinąć i na poziomie akademickim jest super, rozważamy teoretycznie dany przypadek. Przejdźmy teraz do praktyki. Pomiędzy praktyką a teorią jest ogromna różnica. Ta różnica jest w mojej praktyce fizjoterapeutycznej tak skrajna, że pacjent jako przykład przychodzi do mnie z rwą kulszową, która jest wyraźnie widoczna na rezonansie magnetycznym, ma potworne bóle kręgosłupa i ciągnięcie wzdłuż uda, typowe objawy dla rwy kulszowej, a po dokładnej diagnostyce funkcjonalnej i palpacyjnej oraz szczegółowym wywiadzie plus testy funkcjonalne okazuje się, że te dolegliwości nie są pochodzenia od rwy kulszowej. Przyczyny tych dolegliwości są zupełnie gdzie indziej. I tu jest problem, bo takich przypadków jest po prostu cała masa. Nasze ciało nie jest jakimś tam przypadkiem akademickim, że coś rozważamy, coś robimy i mamy ocenę bardzo dobrą, dobrą, szóstkę, niedostateczną i tak dalej. To jest poziom akademicki, to są studia. I tam, jeszcze raz powtórzę, są rozważania teoretyczne, teoretycznie rozważamy różne przypadki, bombardujemy umysł różnymi sytuacjami, musimy być przygotowani na różne ewentualności i wykładowcy, którzy takie przypadki nam dają na zadaniach egzaminacyjnych, uważam, są to super wykładowcy, bo oni przygotowują nas do konkretnego zawodu. W zawodzie natomiast teorię musimy przełożyć na praktykę i wiedzieć, czy teoria ma sens w danej sytuacji. I teraz, czym się różni praktyka fizjoterapeutyczna od problemu akademickiego? Otóż w problemie akademickim mamy czystą teorię. Wyobrażamy sobie, że pacjent coś tam jest zdiagnozowany, coś przeżywa i to jest w naszej wyobraźni. Natomiast jeśli chodzi o konkretnego pacjenta w gabinecie, to my musimy wiedzieć dokładnie,
czy pacjent spełnia warunki teoretyczne A, B, C, czy może D, a może w ogóle nie spełnia tych warunków teoretycznych. I pytanie, jak sobie z tym poradzić? W warunkach gabinetu fizjoterapeutycznego i przy trudnych problemach trzeba pacjenta zdiagnozować w czasie rzeczywistym. Pacjentka mi opisała, tak, jeszcze raz tutaj zobaczymy, tak, no, kontromalacja w kolanie, konflikt rzepkowo-udowy, przyparcie boczne rzepki, tak, to na pewno sobie przeczytała z rezonansu magnetycznego albo ortopeda jej to powiedział. Jest to stan pacjentki na czas, kiedy był robiony rezonans magnetyczny, albo na czas, kiedy była na wizycie u ortopedy. A jaki jest stan tej pacjentki w chwili pisania tego tekstu do mnie? Jaki jest stan pacjentki w chwili wizyty w gabinecie? Tego ja nie wiem. Pacjentka może być w gabinecie zrelaksowana, czuć więź emocjonalną z fizjoterapeutą czy z fizjoterapeutką. Wtedy mamy jakąś taką no, uproszczoną możliwość działania, bo pacjent nam ufa. A równie dobrze pacjentka może być wystraszona, zestresowana, a to wszystko razem wzięte okaże się, że ma się nijak do tego, co mówi o badania obrazowe. Więc w warunkach gabinetu potrzebna jest cały czas, powtarzam do znudzenia, diagnostyka funkcjonalna. Potrzebne są testy funkcjonalne. W niektórych przypadkach testy siłowo-sprawnościowe. Jeżeli to jest mało, ja często robię diagnostykę palpacyjną. Moje palce nigdy mnie nie zawiodły. Są to moje czujniki bioelektroniczne najwyższej jakości, które w sytuacjach skrajnych dają mi informacje o stanie pacjenta. W czasie rzeczywistym, tu i teraz, a nie to, co się działo tydzień temu, dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu. Tydzień temu pan Kowalski był na przykład na biegunie północnym, a dzisiaj jest Toruń. To są koszmarne zmiany. Ja muszę mieć informację, co się dzieje z pacjentem tu i teraz. Poza tym kolejny jest temat taki, że pacjent ma chondromalację stawu i boczne przyparcie rzepki. Tak? No i co z tym fantem zrobić? Dla mnie to jest żadna informacja. Dlaczego? Ponieważ jak wezmę 100 pacjentów z tymi samymi problemami, które widać na rezonansie magnetycznym, to wśród tych 100 pacjentów będzie grupa, która nie będzie w stanie postawić kroku normalnie i będzie wyła z bólu nawet przy dotknięciu. I będzie druga skrajna grupa, która absolutnie nie będzie miała żadnych dolegliwości i ona nawet nie będzie wiedziała, że coś takiego ma. W związku z powyższym, jeżeli dzieje się taka sytuacja, że ktoś jest leczony i pomimo starań ortopedów, pomimo starań fizjoterapeutów, efekt jest daleki od oczekiwań albo żaden, znaczy to tyle, że ich metody leczenia i ich sposób patrzenia na to samo zdarzenie nie sprawdza się w praktyce. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić spojrzenie na to samo zdarzenie z innej perspektywy. Być może ta inna perspektywa wniesie troszeczkę informacji, a może nie wniesie nic. Pokażę to Wam na przykładzie prosto. Popatrzcie i odpowiedzcie sobie na pytanie, co widzicie. Widzicie pustą kartkę papieru, patrząc z Waszego punktu widzenia i z tego poziomu, z jakiego ja chcę, żebyście Wy mieli informację o tym, co jest na tej kartce. Ja natomiast widzę zupełnie co innego. I tu się będziemy mocno sprzeczali, co kto widzi. Bo Wy widzicie pustą kartkę, a ja widzę kartkę zapisaną z obrazkiem. Pytanie, kto ma rację? Każdy z nas ma rację. Bo Wy widzicie to, co widzicie, a ja widzę to, co widzę. Teraz zrobię sztukę, że obrócę kartkę w ten sposób. I zobaczcie. Wy widzicie to, co ja widziałem, a ja widzę to, co wy widzieliście.
Czyli ja widzę pustą kartkę, a wy widzicie napisy z obrazki. I to jest właśnie inny punkt widzenia. Mój umysł z racji odpowiedniego wykształcenia i szerokiego spojrzenia na człowieka, staram się człowieka badać holistycznie i traktować go holistycznie, jest przyzwyczajony do niekonwencjonalnego sposobu myślenia. Czyli często się zdarza, że w sytuacjach, gdzie ktoś widzi pustą kartkę i nie widzi dalszej możliwości jakiejś współpracy, ja widzę dużo rozwiązań. Tak jak tutaj na tej kartce. Była pusta kartka, a z drugiej strony zapisana plus obrazek. Więc w tak dramatycznych sytuacjach nie można podejść do problemu w sposób akademicki, że mam problem, to jest rezonans, to jest to, to jest tamto, tu zrobiono to, ten zawalił, ten nie zawalił i tak dalej. Bo to jest podejście akademickie. Ewentualnie realizacja jakiejś formy leczenia w praktyce, która się nie sprawdza. Jeżeli chcesz, abym ja bezpiecznie pokazał ci inne spojrzenie, no to tutaj cudów nie ma. Musisz przyjechać do mnie do gabinetu, najpierw zaufać mi, przyjechać do mnie do gabinetu. Ja muszę ci moimi metodami przeprowadzić wywiad bardzo szczegółowy, może nawet sięgać 10 czy 20 lat do tyłu. Muszę przeprowadzić szczegółową diagnostykę funkcjonalną, jeżeli będzie za mało, testy funkcjonalne różnego rodzaju, testy siłowo-sprawnościowe i diagnostykę palpacyjną, ponieważ ja u swoich pacjentów szukam przyczyny takiego stanu rzeczy. Dla tej pacjentki w przypadku tego pytania przyczyną problemu była chondromalacja kolana oraz boczne przyparcie rzepki. A ja pytam, co doprowadziło do tego stanu rzeczy. Ja szukam odpowiedzi w tych kategoriach. Mnie niewiele interesuje to, co tam widać na rezonansie. To jest oczywiście ważne. Dużo daje informacji o tym, jak mocno organizm jest zużyty i daje pewne sugestie, co można dalej zrobić. Ale mnie interesuje odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy. I możliwości tu jest tysiące, bo jak mawiał jeden z ortopedów, wszystkie, dosłownie wszystkie problemy narządu ruchu związane są z brakiem ruchu albo z nadmiaru ruchu. Czyli zbyt mało ruchu jest niedobrze, zbyt dużo ruchu też jest niedobrze. Dawkę ruchu trzeba dobrać indywidualnie do możliwości swojego organizmu. I teraz wejdźcie na moje filmy shorts i zobaczcie, jakie ja tam rzeczy wykonuję ze swoimi kolanami. Ostatnio był film, jak powitałem nowy rok 2023. Pytanie, ile osób z was potrafi to zrobić? Ja to robię bez problemu. Dla mnie te ćwiczenia to są takie oczywiste, jak posmarowanie sobie chleba masłem i zjedzenie go. Dla innych jest to nie do osiągnięcia. Ktoś powie, mądry, ty tutaj się mądrzysz, ćwiczyłeś 10 lat czy tam całe życie, takie rzeczy robisz, ale ktoś nie ćwiczy, podaj mi coś dla osoby, no której lotos jest niepotrzebny, kompletnie do życia, niepotrzebny. W porządku. Ja mam sytuację, gdzie pacjent stać nie może. No i co, podam ćwiczenia w pozycji stojącej, ty stać nie możesz. Kompletnie odpada. No to zejdźmy do pozycji leżącej. Na plecach, na przykład. Ja mam pacjentów, którzy na plecach leżeć nie mogli. Ich taki stan. No to na brzuchu. Ja mam pacjentów, którzy na brzuchu leżeć nie mogli. No to na boku. Ja mam pacjentów, którzy na boku leżeć nie mogli. Więc ja muszę pacjenta, któremu chcę pomóc, dokładnie zdiagnozować po to, żebym wiedział, co on może zrobić, a czego nie może zrobić. Ja muszę wiedzieć dokładnie,
czy on może leżeć na plecach, czy nie może leżeć na plecach. Ja muszę wiedzieć dokładnie, czy on może leżeć na brzuchu, na boku, czy on może zgiąć kolano, czy nie może zgiąć kolano. W jakim zakresie może to zgiąć kolano? Czy w zakresie takim? Czy w zakresie takim? Czy w zakresie takim? A może takim? A może takim? A może takim? Ja to wszystko muszę wiedzieć. A tych informacji rezonans mi nie dostarczy. Dostarczą je testy funkcjonalne, wywiad, testy siłowo-sprawnościowe i ogólnie diagnostyka funkcjonalna. Jeśli to jest za mało, ja dodaję jeszcze diagnostykę palpacyjną. Więc odpowiadając na to pytanie dla tej pani, mogę odpowiedzieć tyle, że skoro dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, to aby jej pomóc i aby dobrać odpowiedni ćwiczenia, to zapraszam do siebie do gabinetu na wizytę fizjoterapeutyczną. Wtedy są szanse, że tej pacjentce pomogę. Mam nadzieję, że troszeczkę wam uświadomiłem problematykę leczenia i fizjoterapeutycznego, i lekarskiego. I mam nadzieję, że na swoje doświadczenia i problemy zdrowotne spojrzycie troszeczkę z innej perspektywy. Pamiętajcie to, co jest najważniejsze. Wasz problem zdrowotny to nie jest zadanie akademickie, tylko jest to problem waszego ciała, waszej psychiki, w którym oprócz problemu akademickiego jest jeszcze tysiące różnych zmiennych, które to trzeba wykryć, opanować i umiejętnie nimi sterować w kierunku takim, ażeby wróciło zdrowie, wróciła sprawność, byście byli zadowoleni ze swojego życia. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz o tym koniecznie w komentarzu. Jeżeli chciałbyś po więcej informacji, zapraszam na kolejne filmy i do subskrypcji mego kanału YouTube. Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją.